Od kiedy ludzie pożyczają sobie nawzajem pieniądze, jest problem. Co się dzieje, gdy ktoś nie może spłacić długów? Nie może spłacić. Co wtedy? Zanim opowiem, jak postępujemy w nowoczesnym społeczeństwie, wprowadzę parę terminów. Często będziecie je słyszeć w kontekście długów i pożyczek. Jedną stroną transakcji jest dłużnik. To osoba, która pożyczyła od kogoś pieniądze. Dłużnik pożyczył pieniądze. A skoro pożyczył pieniądze, to teraz jest winien. Albo można powiedzieć, że pożyczył pieniądze, albo że jest winien. Jest winien pieniądze. Drugą stroną transakcji jest wierzyciel. Wierzyciel to instytucja lub osoba, której ktoś jest winien pieniądze czyli która pożyczyła komuś pieniądze. Pożycza komuś. Pieniądze. Pieniądze. Znacie już słownictwo, więc wróćmy do pytania. Co się dzieje, gdy dłużnik nie może zwrócić wierzycielowi pieniędzy? Z historii znamy różne rozwiązania tego problemu. W starożytnej Grecji, starożytna Grecja. Mieli tam proste rozwiązanie: jeśli dłużnik nie mógł spłacić swoich długów, to zostawał niewolnikiem wierzyciela. Niewolnikiem za długi. Gdyby wierzyciel miał coś do zrobienia w ogrodzie albo chciał, żeby ktoś regularnie sprzątał mu dom, to dłużnik, pewnie z całą rodziną, musiałby spełniać żądania wierzyciela, aż odpracowałby dług. Tak załatwiano sprawy w Grecji. Teraz nas to szokuje, ale takie mieli rozwiązanie. Pożyczacie pieniądze, nie możecie ich zwrócić, więc to musicie zrobić. Przenieśmy się teraz do Europy w średniowiecze i później. Nawet ojciec Karola Dickensa był w takiej sytuacji. Do połowy XIX wieku w Europie i Stanach Zjednoczonych była instytucja więzienia za długi. Więzienie za długi. Gdy wam to opiszę, też pomyślicie, że to gorsze niż niewola za długi. Wtrącali dłużnika do więzienia. Uwięziliby was, stąd nazwa więzienie za długi. Nie wyszlibyście, dopóki wasza rodzina nie spłaci zadłużenia. Rodzina. A może przyjaciele, jeśli takich macie, spłacają dług. Spłacają dług. To jest okropne. Tutaj człowiek miał szansę odpracować dług, ale tu, jeśli wasza rodzina, weźmy moją sytuację. I jeśli mnie zamkną, to czy mój dziesięciomiesięczny syn spłaci moje długi? Nie, więc zgniję w więzieniu. A jeśli rodzina mnie nie lubi, albo nie mam rodziny, ani przyjaciół? I może zarówno wartość dzisiejszego tysiąca dolarów dostałbym do żywocie? W więzieniu za długi mogło być bardzo ciężko. Ojciec Karola Dickensa przebywał w takim miejscu. Może to tłumaczy, dlaczego Dickens pisał takie książki, jakie pisał. Ale to już przeszłość. Jesteśmy cywilizowanym społeczeństwem i lepiej radzimy sobie z sytuacjami, gdy dłużnik jest winien wierzycielowi pieniądze. To jest temat tego filmu. Dziś można ogłosić bankructwo. Pierwsze jego formy nie różniły się zbytnio od więzienia za długi. Chroniło to raczej wierzyciela niż dłużnika. Teraz obowiązują przepisy, które opracowano, by nie dochodziło do takiego wynaturzenia, że ktoś siedzi do końca życia z powodu długów. Pomówmy trochę o bankructwie. Powiem, jak jest w USA. Zapiszę bankructwo innym kolorem: Bankructwo. Bankructwo. Sytuacja w Stanach Zjednoczonych. Będę mówił o bankructwie osobistym, co w Polsce nazywa się upadłością konsumencką, chociaż duża część mojego wywodu może się odnosić także do korporacji. Są filmiki na ten temat. Powiedzmy, że przytłacza mnie dług. Pożyczyłem 100 tysięcy dolarów na karty kredytowe, mam hipotekę do spłacenia, samochód w leasingu, przesadziłem. Co robić? W Stanach Zjednoczonych jest parę możliwości. Na przykład rozdział siódmy. Dosłownie. Chodzi o rozdział kodeksu bankructwa. Jest więc rozdział siódmy. Dotyczy tak zwanego bankructwa prostego. Procedura wcale prosta nie jest. Idę do sądu i mówię: Nie mogę spłacić długów. Sąd weźmie moje aktywa i podzieli je między wierzycieli. Po wszystkim, nikomu nie będę nic winien. Chociaż stracę dużo aktywów. Niektóre są wyłączone spod konfiskaty. To rzeczy niezbędne do życia. Garnki, patelnie, może telewizor, garnitur, żeby znaleźć pracę. Ale jeśli mam konto bankowe. Raczej nie mam, skoro się tak zadłużyłem. Jeśli mam jakieś pieniądze, pierścionek z brylantem czy Rolexa, sąd skonfiskuje to, sprzeda, i przekaże pieniądze wierzycielom. A ja w końcu. Będę wolny od długów. Jest to jakiś sposób na wyrwanie się z cyklu zadłużenia i trzymania się ledwo, ledwo, albo wcale. Bankructwo proste. Dlaczego nie robią tego wszyscy, którzy mają duże długi? Po pierwsze, wiele przepisów utrudnia sprawę. A po drugie, Informacja o tym zostaje na 10 lat wpisana do raportu o Waszej zdolności kredytowej 10 lat w raporcie. Rozważacie więc: Czy dam radę przez następne 10 lat spłacać dług? Jeśli czujecie, że jest inne wyjście, to warto z niego skorzystać, aby nie odbierać sobie możliwości kredytu na 10 lat. Jeśli jednak sytuacja jest beznadziejna, można ogłosić bankructwo. To nie jest panaceum. Jeśli macie, powiedzmy, że mam 300 tysięcy dolarów kredytów studenckich i mówię: spłata i tak zajęłaby więcej niż 10 lat, ogłoszę bankructwo z rozdziału 7. I z przykrością dowiaduję się, że kredytów studenckich ten rodzaj bankructwa nie obejmuje. Są więc typy kredytów, lepiej powiedzieć, pasywów, rzeczy, które jesteście komuś winni i których umorzyć się nie da. To niektóre podatki, kredyty studenckie, zasiłki na dziecko. Nie do umorzenia. Procedura stosuje się za to do kart kredytowych. To wszystko nie jest proste. W konkretnej sytuacji warto skonsultować się ze specjalistą, by uzyskać więcej szczegółów. Ja mówię ogólnie. Rozdział 7 Bankructwo proste. Nie mogę spłacić długów, chcę zacząć na nowo. Drugi często spotykany typ bankructwa osobistego wiąże się z rozdziałem 13. Rozdział 13. Często nazywany reorganizacją. Reorganizacja. To jest tak. Pracuję, zarabiam, ale mam też mnóstwo długów. Może wcale nie dlatego, że jestem nieodpowiedzialny, tylko w rodzinie ktoś zachorował albo były niespodziewane wydatki. Sytuacja jest więc taka. Panie wierzycielu, naprawdę chcę spłacić długi, ale Pańskie żądania to czyste szaleństwo. W tej sytuacji mógłbym ogłosić bankructwo z rozdziału siódmego. Ale dla dobra mnie dłużnika, dla dobra mojego i twojego, wymyślmy plan, żebym mógł realistycznie spłacić dług w ciągu najbliższych trzech- pięciu lat. Może będziesz musiał powiedzieć. Zamiast 50 tysięcy dolarów jesteś mi winien 40. Albo zmniejszmy odsetki na mojej karcie kredytowej z 20% do 10%. Negocjujmy. Ustalmy jakiś plan, żebym spłacił dług w ciągu najbliższych 3-5 lat. 3 do 5 lat. Pomyślicie, nieźle, za pomocą karty kredytowej zrobiłem sobie 100 tysięcy długów, a teraz idę do wierzycieli, udam szczerość. Trochę pochlipię i obniżą mi dług. I całkiem dobrze na tym wyjdę. Ale znowu, jest kara. Ten fakt trafi do informacji kredytowej. Zatem musicie rozłożyć spłatę długów na 3 lata, a informacja jeszcze na 7 lat pozostanie w raporcie o zdolności kredytowej. 7 lat w raporcie w raporcie Od chwili gdy składacie wniosek do czasu gdy informacja zostanie usunięta z raportu minie 10 lat. Jak przy rozdziale 7. Zatem w żadnej z tych sytuacji nie ucieszycie się. Znalazłem łatwe wyjście z długów. Sprawa jest poważna i będzie wywierać na was wpływ przez dużą część waszego życia. To nie takie proste. Ale warto wiedzieć, że tak można. Na wypadek, gdybyście znaleźli się po uszy w długach, pod kreską, albo znacie kogoś w takiej sytuacji. To jest jakieś wyjście. Powiecie, jeśli się zdecyduje, to za 3 lata lub 10 zależy, jak na to spojrzymy można zacząć od nowa. Żebyście wiedzieli, jak często się to zdarza, sprawdziłem. W USA. Trwa recesja, więc jak się domyślacie, wpływa mnóstwo wniosków o bankructwo. Zapiszę. To jest rozdział siódmy. Rozdział siódmy, a tu rozdział trzynasty. Ciekawi Was, czego dotyczą rozdziały pomiędzy? Rozdział dwunasty to odpowiednik trzynastego, ale dla rolników i rybaków. Oni są w korzystnej sytuacji, bo promujemy wytwórców żywności. Natomiast rozdział 11 dotyczy reorganizacji biznesu i stosuje się do potentatów, których osobisty bilans aktywów i pasywów przypomina bilans firmy. Dla nich rozdział 11 będzie bardziej odpowiedni niż rozdział 13. To dwa inne rozdziały, ale częściej ogłaszane jest bankructwo na mocy rozdziałów 7 i 13. Powiem jak często. Jeśli znajdziecie się w takiej sytuacji, to nie czujcie się samotni. Teraz liczba wniosków rośnie. 2007, 2008, 2009. Wnioski o bankructwo z rozdziału 7 w USA w 2007 roku to 413 tysięcy. W 2008 liczba wzrosła do 560 tysięcy. Ponad 25% wzrost. W 2009 roku 819 tysięcy wniosków, dwa razy więcej niż w 2007. Co do rozdziału 13? W 2007 roku było 277 tysięcy wniosków, więc na każde dwa wnioski z rozdziału 7 przypadają na każde cztery, przypadają trzy stąd. Potem mamy 334 tysiące w 2008 roku i 370 tysięcy w 2009. Jak widzicie, bankructwa na mocy rozdziału 7 jednych i drugich szybko przybywa, ale w przypadku rozdziału siódmego wzrost jest gwałtowniejszy. Wiadomo, bo dla kogoś bez pracy rozdział 13 nie jest dobrym wyjściem. Lepiej skorzystać z rozdziału 7. Obyście uznali to za przydatne.